Witaj Piotrze. No dzień dobry, witam. No właśnie, gratulacje z okazji właśnie dzisiejszego Twojego pokazu modowego. Powiedz, jaki to był pokaz oczywiście Twojej marki, natomiast czy to była nowa kolekcja, czy to ewentualnie był zbiór różnych stylizacji, różnych kreacji z poprzednich kolekcji? To była przede wszystkim nowa kolekcja, chociaż kilka modeli jest z wcześniejszych, trochę połączona, ale u mnie kolekcje idą płynnie, tak naprawdę się uzupełniają. Kolekcja do kolekcji jest dość podobna. Ciągle robię ten sam styl, bo ciągle streetwear, ale tak jak mówię, wszystko płynnie przechodzi. I kolekcja, można powiedzieć, że to jest nowa kolekcja. A skąd właśnie ten Twój styl został wzięty? Skąd właśnie zaczerpnąłeś właśnie te inspiracje? Skąd Twój styl wywodzi się? No mój styl, no to ulica, streetwear. No to ja to rozumiem. No. Jazda na desce, hip-hop, mogliśmy usłyszeć Karola. Karol, no to syn Marioli, tak? Robi teraz muzykę hip-hopową, gdzie go wspieram też. I to jest świat, w którym żyję od zawsze. Zawsze byłem, ubierałem się szeroko, bagi jakieś szerokie, za duże ubrania. I też tak szyję, żeby było wygodnie, ale to nie do końca jest taki streetwear typowy z ulicy. Tam zawsze można odnaleźć jakąś inspirację. Tutaj mogliśmy znaleźć na przykład kilt, niby kilt, bo nie chcę obrazić, bo można powiedzieć, to nie był kilt. Nie był do końca kilt, ale coś stylizowane na kilt. Były też spodnie, niczym ściągnięte z samuraja, bardzo szerokie. Pasuje do mojej stylizacji, do mojej stylistyki. Wszystko jest wielkie. A powiedz, oczywiście tutaj rozumiem, że twój styl wywodzi się z ulicy, natomiast pytanie, czy z polskich ulic, czy raczej właśnie z tych ulic amerykańskich, bo z tego, co miałem okazję już nieraz siebie oglądać, raczej ty mi się kojarzysz się właśnie z tymi Stanami, właśnie z tym, z tą modą, z tym stylem bardziej amerykańskim. Chociaż mogę się mylić. Wiesz co, to też nie jest tak, że ja gdzieś oglądam jakieś pokazy, coś takiego. Mi coś tak i robię to, bo ja robię pojedyncze rzeczy, nie robię serii jakichś takich dużych, nie robię też rozmiarówki, jest tylko jeden model. I ja mam w głowie, że robię taką bluzę i taką robię. I nie widzę u siebie gdzieś tam połączenia ze Stanami, gdzieś czy to z Polski. Nie wiem, gdzie pasuje. Teraz najbardziej bym powiedział może trochę Japonia, bo tam były bardzo szerokie spodnie, też duże kimonowe rzeczy, czyli moje t-shirty, które są wielkie, jak widać też na mnie. Gdybyśmy dodali jakieś tam cięcia, moglibyśmy zrobić to jako kimono trochę, tak? Dlatego teraz może Japonia, ale za chwilę będzie coś innego. Czy osoby zainteresowane nabyciem poszczególnych kreacji, stylizacji Twojej marki, oczywiście jak przyjdą tutaj do prysznica modowego, to będą mogli oczywiście dokonać zakupu i plus ewentualnie jeszcze z Tobą się spotkać. Jak najbardziej. No będę tak naprawdę w tym butiku tydzień na miesiąc, bo jestem też w moim drugim butiku, który otworzyłem 2 lata temu. Na Powiślu, na ulicy Jaracza, tam jest butik, nazywa się Jaracza 8 i to jest butik Jaracza 8 i tam też mam swoją pracownię, tam pracuję, tam szyję, no i tutaj będą moje ubrania i tam też, ale teraz tam trochę zmieniam styl, tam się będę wyżywał, bardziej artystyczny i trochę będę robił ubrania, jakby to powiedzieć, recykling może, coś takiego, bo będę przerabiał ubrania, zbieram już od sąsiadów z Powiśla ubrania, na przykład bluzy, dżinsy, które przerabiam. Jeżeli coś się uda wykorzystać na coś, co mam w głowie, to wykorzystuję. Jeżeli się nie uda takich rzeczy wykorzystać, szyję maty dla schronisk,
dla zwierząt.